Srogi zimowy klimat Puszczy Knyszyńskiej nas nie odstrasza. Spędzimy w niej 3 dni na dziko. Zajmiemy się obozowaniem, podziwianiem krajobrazów i obserwacją zwierzyny. Nie obejdzie się też bez ofiar. Wyruszajmy! Uszanowanko widzowie, dotarliśmy z Karolem na miejsce, gdzie byliśmy na poprzednim wypadzie, gdzie widzieliśmy bardzo dużo tropów wilka. Damy sobie jeszcze 3 dni tutaj na spotkanie z wilkiem. Może się uda tym razem. Zaczynamy przygodę z Karolem. Wieczorem dojedzie do nas Alex, więc będziemy obozować we trójkę. W końcu w iście zimowym klimacie. Co ciekawsze, uratował nas Mikołaj. Podrzucił nas stopem do miejsca, do którego chcieliśmy dotrzeć, a mniej więcej podróż wyglądała tak. A zlewnia nie, ale to może my źle rzuciliśmy okiem. Zlewnia w rzeki Sokołda, tak. O, za dużo w lesie siedzimy i analfabetyzm już daje o sobie znać. No więc cóż, dobry początek przygody, to może zwiastun czegoś niesamowitego. Zapraszam. Dotarliśmy do miejsca, gdzie założymy obóz. Jest to fajne miejsce. Dużo przestrzeni. A co ciekawsze, mamy bardzo ładny widok na rzekę. A nasz widok nieopodal obozu prezentuje się tak. Piękny zimowy klimacik, rzeka, las. To będzie zacny biwaczek. A nieopodal mamy rodzinkę łabędzi. Jak tam przeprawa, panie Karolu? Bardzo dobra, idealna. Wycieńczająca, ale satysfakcjonująca. W końcu udało się zrealizować taki prawdziwie zimowy biwak. A więc nie obejdzie się bez termometru. Ja biorę się za zawieszanie. Co jakiś czas będziemy sprawdzać. Będziemy tutaj 3 dni, w sumie 2 noce. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Przy rzece to też trzeba brać pod uwagę, że będzie troszkę chłodniej. Ale nie na tyle, żeby nas złamać. Powoli zapada zmierzch, jest na poczekaniu na przejazd Aleksa. Zajmiemy się tym, co robi już Karol, zbieraniem drwa.
przygotujemy trochę opału. W tą noc będzie potrzeba nam go dużo, bo ma być nawet minus 15 w nocy. Trzeba zakasać rękawy i zbierać. Mamy jakieś minus 7 w terenie. Już prawie zmierzch. Ruszamy po Aleksa. Zobaczymy na powrocie, o ile temperatura spadła. Drogę! Tak więc mamy już godzinę 18. Odebraliśmy Aleksa. Przed nami jakieś 3-4 km marszu do obozu. Jest kompletnie ciemno, ale klimatycznie. Dobra, my się zbieramy, bo czas rozpalać ognisko, dogrzać się. Ruszamy, panowie. Dotarliśmy już do obozu. Punktualnie o 19. Marsz zajął nam godzinkę, ale mieliśmy bardzo dobre tempo. W lesie kompletna cisza, słychać tylko trzaskający mróz pod naszymi stopami przy rozbijaniu schronień, żadnego ptactwa, nic. Jesteśmy już rozbici, więc mały obchód. Tak, prezentuje się moje schronienie. Ja preferuję glebę. Powinno być komfortowo. Zobaczymy. Lecimy do sąsiada. Po sąsiedzku na lewo mamy Aleksa. Aleks preferuje hamaczek. Siema, sąsiad. O, kurczę, jakie zasieki porobiłeś. Rzućmy okiem. Ciasne położenie. Ale jak to się mówi, ciasne, ale własne. Tak śpi Aleks. Zamykasz. O, w mordę. Genialny patent. Żeby zatrzymać ciepełko, na pewno pomoże. Tym bardziej, że tarpik masz, tak, z tą izolacją. Zatrzymująco ciepło. Tiger Woodzik jakby też preferował takie opcje. Dobra, lecimy do naszego ostatniego kompana, Karola. Uwaga, lina ponownie. Karol też preferuje hamaczek. Tak się rozbił. Karol na swoim. Lubię spać. Rzućmy okiem do środka. Tak jest, panko. Jak się pościeli, jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Sprawdzimy jeszcze nasz termometr. Niezmiennie minus 7 około. Nie jest to taki mróz, jaki zapowiadali, miało być potem minus 15, 16. Być może z rana jeszcze przymrozi, albo jutrzejsza noc będzie tą najzimniejszą. Zobaczymy. Ognisko powoli nam się już rozpala. Sporo nazbieraliśmy suszek. Mocno pomogły nam w tym bobry. Chwała im za to. Cóż, chwilę posiedzimy, aż ogień się lepiej rozniecie, aż języki ognia będą wyższe. Przyłożymy jakieś żarcie. Uda z kaczuszki w sosie żurawinowym. A później pewnie z czymś ciepłym spacerek nad rzekę. Chwilę posiedzimy przy ogniu, pobiesiadujemy i odpoczywamy przed jutrem wyjściem na zwierzynę. A tak przy okazji mamy już minus 10 na termometrze. Więc robi się coraz chłodniej. Będzie ciekawie. Jest już w pół do drugiej w nocy, trochę się zasiedzieliśmy. Rzadko jest okazja posiedzieć przy ogniu, w zimowym klimacie, przy gwieździstym niebie. Więc się zasiedzieliśmy, ale już jeszcze poczekamy, aż dopali się ognisko i każdy powoli szykuje swoje spanie. Zawsze to jeszcze parę godzin snu. Cóż, widzimy się jutro, zapewne już w terenie.
jak widzicie, za oknem mamy piękny zimowy klimacik. Czołem załoga. Powoli budzi się dzień. Noc była zimna. Na zewnątrz oczywiście. W śpiworze było bardzo ciepło. Spałem tylko w ciuszkach termo i polarze. To wystarczająco. No to było. Zobaczymy zaraz, ile jest stopni na termometrze. Ruszamy pewnie na małą przechadzkę w teren. Zobaczyć, jak się ma tutaj zwierzyna. Dobra, trzeba się trochę rozruszać. Udało się wygrzebać jakoś ze spalka. Najgorsze chyba jest zakładanie zamarzniętych butów. A nasz termometr prezentuje się tak, że mamy jakieś minus 13-14 stopni. Nie najgorzej. Ładny widoczek. Przejdziemy się zaraz nad rzeczkę i ruszamy w teren z Karolem, a Aleks jak zwykle odsypie. Witamy ze studia Obiektywne Wiadomości Lasu, OWL. Niestety są pierwsze ofiary tej wyprawy. Mój nowy były mikrofon dzielnie, lecz krótko walczył, aby dostarczyć Wam lepszą jakość dźwięku. Streszczę pokrótce to, o czym opowiadam. Poranny obchód trwał 5 godzin. Wąs przymarza, więc jest mróz. Ale bardziej miarodajne będzie powiedzieć, że jest 14 kresek poniżej zera. Nisko położone słońce daje po gałach, ale to dodaje klimatu, a więc zajmę się regeneracją i ciepłą strawą, aby niebawem wyruszyć w pełni sił na kilkugodzinne czatowanie przy zachodzie słońca nad rzeką. Oddaję głos do lasu. Nawet zupa z wora w takim klimacie smakuje jakieś niesamowite danie. I łapy można sobie nagrzać. Smakuwa. Popsuł mi się już drugi mikrofon w terenie. Tak więc z dźwiękiem mogą być delikatne problemy. Nasz dzień dobiegł już końca. Chyba najgorsze w zimowym biwakowaniu jest to, że dzień jest bardzo krótki. Mamy mało czasu na obserwacje, na tropienie, na rekonesans terenu. W każdym bądź razie my zasiadamy do pewnie ciepłej kolacji z trawy. Grzejemy się przy ogniu i pewnie niebawem pakujemy się w śpiwory. A Was zostawiam z tym, co udało mi się dzisiaj nagrać. Nisko wędrujące zimowe słońce podkreśla urok Puszczy Knyszyńskiej w zimowej szacie. Spowite kilkunastostopniowym mrozem, rozległe lasy otulił obficie biały puch. Niebawem sroga zima skuje lustro wody, chowając rzekę pod grubą warstwą lodu.
budzące zachwyt krajobrazy to trudny okres dla życia, którym tętni puszcza pomimo niesprzyjających warunków. Każdy gatunek leśnej fauny ma swój indywidualny sposób na przetrwanie tej pory roku. Za rzeką pojawił się lis. Szukając pożywienia, uważnie nasłuchuje, co dzieje się pod pokrywą śniegu. Jest tak skupiony na polowaniu, że nie dostrzega obecności drugiego lisa, który go obserwuje. Doskonały zmysł słuchu precyzyjnie lokalizuje ofiarę. Jeden skok i kolacja gotowa. Ale czy długo przyjdzie mu cieszyć się ze zdobyczy, gdy bacznie obserwują go oczy drugiego drapieżnika? Lecz niestety nie zostaje dopuszczony do łupu. A to oznacza, że lis musi zająć się polowaniem na własną łapę. Dzień dobry, załoga. Kolejny dzień wypadł. Mroźny. Szaro, ponuro jest na zewnątrz. No nic, nie ma chęci. Nie wiem, czy wędrować na te pole odległe od nas jakieś 2-3 km. Czy może nie robić w ogóle hałasu i czaić się nad rzeką, tak jak wczoraj po południu. Dobra, powoli trzeba się wygrzebać. O. Tak prezentuje się nasza okolica. Wieje, pada i ogólnie jest ponuro. Wczorajszy dzień wyglądał wiele lepiej, bardziej zachęcająco. Niestety za rzeką kompletnie nic się nie dzieje. Wczoraj zostało nam jeszcze trochę żaru, to wykorzystaliśmy to do zrobienia porannego ognia, żeby zagrzać sobie wodę na ciepłą strawę. A w międzyczasie ogarniamy powoli swoje schronienia. Pogoda nie rozpieszcza. Ciepła strawa podniosła morale i siły. Obóz jest już spakowany. Zaraz dokończymy ogarnianie paleniska. I czas się zbierać w stronę auta. Fajnie nam się zaczęło rozpogadzać. Więc będzie przyjemna trasa zimowa. A chwila. Biwak skończymy na temperaturze, zaraz to ustawię, o, minus 14 stopni. Całkiem niezły wynik, jak na zimowy biwaczek. Jeżeli coś fajnego spotkamy, coś się wydarzy, to na pewno to pokażę, a tymczasem czas się żegnać. Pozdrowienia z zimowego biwaku i do następnego załoga.